Serdecznie moi drodzy, witam was z Nadwisły w Grudziądzu. Za chwilę wam pokażę dokładnie gdzie jestem. Jak już wiecie, nazywam się Robert Raflewski. Od pewnego czasu prowadzę mojego fanpage'a Robert Lifestyle 40+. Dla was też nakręcam krótkie filmiki, staram się udzielać tam rad, coś tam pokazywać, ale to tylko początki. Dzisiaj chciałbym tym właśnie nagraniem zmobilizować was do ruchu, abyście wychodzili z domów, często też po pracy, czy przed pracą, czy wtedy, kiedy macie wolne, kiedy naprawdę macie czas, żeby wyjść, zmusić się do tego, aby wyjść z mieszkania i ruszyć gdzieś na łono natury. Niekoniecznie mówię o tym, żeby od razu biegać, trenować, przeforsowywać się, bo to was wiadomo zniechęci. Ale żeby się ruszać, zacznijmy powiedzmy od spaceru, od podziwiania pięknych widoków, takie jak na przykład widzicie tu gdzieś za mną, o, tutaj też jesteśmy bliżej Wisły. I teraz tak, samo chodzenie, sam spacer, tak, często taki szybki marsz jest dla nas zbawienny, dlatego że jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma takiego przepełnienia ludności, gdzie jest jakieś ubocze, gdzie jest cisza, spokój, ładujemy swoje akumulatory, takie psychiczne wiadomo, no i do tego też oddychamy świeżym powietrzem, bo wiadomo w miastach, to już teraz to już nawet mówimy o zanieczyszczeniu takim totalnym, nie? Tu mamy taką wentylację naturalną, przestrzeń, nie możemy sobie oddychać. Zaczynając w ten sposób, odprężając umysł, ciało, od spacerów, od nawet takiej medytacji w ruchu, rozważania, rozmyślania o tym, jak zmienimy swoje życie, planowania, jak to zrobimy. Często nam się to wydaje na początku trudne, ale po chwili zaczyna to się jakby zbierać jedną wielką całość. Czyli tam po kilku dniach, po tygodniu zobaczymy, że stanie się to naszym takim pozytywnym nawykiem. Zauważymy to, czujemy. Będzie brakowało nam tych miejsc, nawet miejsc, gdzie powinniśmy też chodzić w miejsca, które kiedyś lubiliśmy chodzić, gdzie mamy troszeczkę wspomnień i od tych miejsc zaczynać. Tam nas gdzieś ciągnie zawsze, ale tłumaczymy sobie tym, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu, bo ja się śpieszę, nie? Tak mówicie, tak mówimy też, ja też tak mówię, bo ja się śpieszę. Szczerze mówiąc, ten wasz pośpiech w dobie tych lotów kosmicznych, jak to nazywam, w takich czasach, to ten pośpiech jest tu w głowie. Bo tak naprawdę wy nie uczestniczycie w maratonie i w biegach, czy w jakimś sporcie fajnym, żebyście się śpieszyli do mety. Nie? Wy nie macie wysiłku fizycznego, spiesząc się, aby dobiec, czy spiesząc się, aby zrobić na przykład 20 przysiadów więcej z kolegą czy z koleżanką na zmianę. Kto szybciej, nie spieszycie się. To nie jest ten pośpiech. Wasz pośpiech jest tu w głowie, w psychice. Pośpiech, który szczerze mówiąc nie daje wam żadnego zdrowia, żadnej kondycji fizycznej, ale totalnie doprowadza was do destrukcji psychicznej. A co za tym idzie, też odczuwa to nasze ciało, trzeba odczuwać na tym. Także destrukcja psychiczna, fizyczna i tak pomalutku siadamy. Mówię tu o ludziach już po 40, kiedy organizm totalnie zwalnia i napawiamy się depresji, napawiamy się różnych schorzeń, od tych takich emocji nadmiernych, od tego właśnie pośpiechu i ciągle tylko tak. A mam do załatwienia jeszcze jedną sprawę. A tutaj jadę tramwajem, tu już się nie mogę doczekać. Dlaczego on jeszcze nie przyjechał, nie? Tu przeskakuję z tramwaju na autobus. Tu gdzieś jadę samochodem, trąbię na ludzi i wyzywam, nie? I nie dość, że pośpiech, jeszcze emocje, roztrzęsiony, serducho przyspiesza, ciśnienie gdzieś tam skacze, też do góry gdzieś tam coś, nie? Coś się dzieje. No i jesteśmy, tak szczerze mówiąc, wkurwieni na cały świat, tylko nie na siebie, że my, to nie świat zabija nas, tylko my sami siebie zabijamy. To my przyspieszamy w głowie, pędząc ze sprawami, które można by było tak spokojnie odłożyć na jutro, albo załatwiać się bardziej spokojnie, nie? Bardziej bez takich emocji, bez tego właśnie najgorsze są te emocje, o których wspomniałem. Proponowałbym zwolnić. Zwolnić to tempo w psychice, zwolnić to nasze myślenie, bo nasz umysł
cały czas chłonie tyle informacji na co dzień, że przestaje sobie z tym radzić. Ludzie słabsi, mniej odporni psychicznie, po prostu nie dają sobie rady i zaniedbują siebie całkowicie, zaniedbują swoje życie. Nie tylko życie, jeżeli chodzi o zdrowie czy wygląd, ale ogólnie życie, wszelkie sprawy. Po prostu, że tak naprawdę niby pędzimy, chcemy coś zrobić, a my jesteśmy zagubieni w tym wszystkim. Więc moja propozycja, moje takie jakby antidotum przeciwko temu całemu stresowi, to jest coś takiego, abyśmy się zatrzymali i pomyśleli o tym, ile w końcu, ile mamy lat, nie? Szczerze mówiąc, nie mamy tak dużo lat, bo to nie jest 40 plus, 50 plus i 60 plus, to nie jest jakiś czas, okropny, straszny wiek. To po prostu jest coś takiego, że mentalnie możemy się zestarzeć tylko dlatego, że nic ze sobą nie robimy. Bo jak wiecie, jest takie też fajne powiedzenie, że są młodzi staruszkowie, ale też starzy młodzieńcy, prawda? Więc ja będę was tutaj namawiał do tego, aby zacząć zmieniać swój styl życia, dać sobie czas na to, aby zmieniać ten styl życia, czyli zaczynamy od ruchu, zaczynamy od swojego wyglądu wizualnie. Nie patrzcie, jak ja dzisiaj wyglądam, bo to kiepsko, wiatr gdzieś te resztę włosów rozwiał. No, stronę mam 40 plus, ale ja już jestem 50 plus. Więc zadbać o swoje wnętrze, taką duchowość, zadbać o tą kondycję fizyczną, tężyznę fizyczną. No i taki cały imaż zmienić wewnętrzny, żeby też ta nasza osobowość w społeczeństwie była zauważana jako osobowość bardzo pozytywna. Więc jeżeli rozpiszemy sobie taki plan, że wstajemy wcześniej, robimy wszystkie sprawy według pewnej kolejności, wtedy będzie nam łatwiej. Czyli stwórzmy sobie taki plan dnia, plan działania, rozpiszmy to. A dlaczego? Bo jest coś takiego, że wtedy, kiedy my pędzimy w tym naszym mózgu, my zapominamy. Musimy się też liczyć i nie krępować się tego, ani wstydzić, że zaczyna nam szwankować pamięć. Zapominamy o wielu sprawach, że mieliśmy zrobić to czy to. Tak naprawdę nagoniliśmy się cały dzień, a gówno zrobiliśmy. Robiliśmy może tam parę rzeczy takich tam i to jeszcze nie do końca, nie? A można ładnie wszystko wysegregować, żyć bardziej stabilnie, poukładanym i mieć jeszcze czas dla siebie. Jest to do zrobienia. Jestem tego żywym przykładem. Tak jak ja wam często wspominałem, bo i nawet w mojej poezji tam odczytacie między wierszami moje życie, że moje życie to było często więcej byłem właśnie na takich dołkach niż na wyżynach. I z własnego doświadczenia wiem, jak ciężko później z tego dołka wydostać się, aby stać się na nowo człowiekiem aktywnym, rozumnym, inteligentnym, kontaktowym i przede wszystkim, żeby kochać drugiego człowieka, żeby szanować drugiego człowieka i siebie samego też. I bardzo trudno jest wrócić do tego poziomu, z jakiego gdzieś tam kiedyś wystartowaliśmy, jak to wszystko zaniedbamy. Ale jest to możliwe. Jest to możliwe, jeżeli sukcesywnie każdego dnia działamy. Także ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że zacznijcie tą współpracę ze mną. Ja mogę wam też udzielać rad, mogę robić jakieś tam rozpisy, mogę wam dużo też napisać o prostym żywieniu. O prostym żywieniu nie trzeba nic komplikować w żadnych dietach dla siebie, bo nie znajdziemy tutaj diety cud. My po prostu musimy dbać o to, żeby organizmowi dostarczać to, co potrzeba, nie w nadmiarze, ani w niedoborze, tylko żeby to było gdzieś tam pomiędzy. Starać się pamiętać o posiłkach, o jakichś suplementach, o jakichś witaminach, coś tam przegryźć i znajdźcie czas też na dobrą kawę, bo ta kawa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, wbrew temu, co się o kawie mówi, żeby kawa też was odpręża. Znajdźcie czas na rozmowę, na jakby kształcenie siebie, słuchanie jakichś fajnych programów, takich edukacyjnych, nie wiem, czytanie choćby 3-4 kartek książki dziennie. I to wszystko razem czyni nas takimi ludźmi, którzy powiedzmy po trudach życia odbudowujemy się w wieku gdzieś 40 plus, 50 plus, 60 plus i potrafimy
funkcjonować w tym świecie współczesnym na równi z młodymi ludźmi, z młodym pokoleniem. Czasem nawet lepiej niż oni. Bo większość z tej młodzieży teraz, sami widzicie jak się dzieje, chociaż tutaj nie chcę nikomu uwłaczać, ale większość totalnie kończy z destrukcji, bo zaczynają już wcześniej od destrukcji, powiedzmy, organizmu, psychiki poprzez to, do czego mają dostęp, wszelkiego rodzaju używki. Także, moi kochani, na dziś to by było tyle. Tego pięknego miejsca w Grudziądzu żegnam się z wami, ale jeszcze podejdę chwilkę do mojego ulubionego skrawka ziemi i wody, bo jestem na styku tej właśnie Wisły i miejsca, w którym stoję, i pokażę wam, jak fajnie ta fala płynie. O, może zobaczycie za mną, jak fajnie ta fala płynie, tak? Tak, jest super, jeszcze może robimy trochę wyżej. Gramy tak. O, właśnie. Ja się tym cieszę, ja się tym rozkoszuję, ja cieszę się każdym drzewem tutaj, każdą, nie wiem, przestrzenią, lokalizacją i nie tylko tutaj, ponieważ ja też bywam w różnych innych miejscach, bardzo daleko zapuszczam się, biegam tam, trenuję, no jestem teraz sam, mój kamerzysta, scenograf, reżyser wyjechał do Torunia, więc radzę sobie sam z nagrywaniem. Jak mogę, może wyjdzie to bardzo tandetnie to nagranie, też nie myślcie sobie może, że Robert tutaj się lansuje poprzez takie nagrywanie. Nie, to jest zeta, ja jestem skromny. Ale chcę na własnym przykładzie pokazać, że warto żyć pełnią życia, ponieważ to życie jest tak krótkie, tak ulotne, że nim się obejrzymy, mamy właśnie te 40 plus czy 50. Potem patrzymy za siebie, że nic nie zrobiliśmy, nic nie osiągnęliśmy, a do tego jeszcze jesteśmy schorowani. A tak jak kiedyś powiedział mój fajny kolega, Aleksander, Olek na niego mówię, że społeczeństwo chore, czy elity zdegenerowane, to tak naprawdę światu jest to potrzebne. Ponieważ wiadomo, że jeżeli jesteśmy chorzy, to tym na górze jesteśmy potrzebni. Skłóceni jesteśmy im potrzebni. Bo wszyscy, poprzez takie przeciętne, szare społeczeństwo, schorowane, skłócone, wszyscy na górze zarabiają na nas. A i wtedy zamiast wydawać pieniądze na to, żeby się sądzić w sądach sąsiad z sąsiadem, prawnikom czy adwokatom, czy na jakieś tam sądy kary, czy na lekarzy, to inwestujcie w siebie. To jest ważne, żeby inwestować w siebie. Często to są naprawdę małe pieniążki, mały nakład. Wystarczy się ogarnąć, ruszyć w teren, a naturę mamy za darmo. Potem może kwestia tego, żeby kupić jakieś trochę przyrządów. Czasem jak ktoś tam już naprawdę chce, może się zapisać na siłownię i czy korzystać z basenu, tak jak ja to robię. Może letnie jest nam łatwiej, bo rower, biegi, czy na przykład jogging, długie spacery. I naprawdę to nie jest duży nakład. Może troszkę tam kupić sobie suplementów, ja też będę w stanie wam załatwiać odpowiednie suplementy, też będę wam je sprzedawał, jeżeli będziecie chcieli kupić jakieś spalacze tłuszczu, dobrych firm oczywiście, które też nie będą drogie, wzmacniacze jakieś powiedzmy takie do, które pozwolą wam też może i troszkę chudnąć, co niektórym przyspieszą. Także znam się na tym, mam też dobrego doradcę, który gdzieś tam będzie mi wprowadzał na rynek suplementację cały czas do tego, abyście wy mogli też z niej korzystać. Ja z tego korzystam. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, choć też mam swoje momenty, że coś tam mnie boli, gdzieś mi tam strzyka, gdzieś bolą stawy, boli jakaś kość. Czasami jakiś dołek psychiczny też się zdarzy, ale najważniejsze jest, aby ten stan nasz nie trwał długo. Stan bólu, stan cierpienia, czy stan załamania psychicznego, czy podłamania, czy melancholii. Wychodzić z tego, uśmiechać się, o też trenować uśmiech przed lustrem, tak jak ja to często robię. Wracam do tego, aby naprawdę żyć, aby cieszyć się, uśmiechać się, bo chcę też być odbierany tak, że jak idę ulicą, to żeby widziano człowieka, który się cieszy. Bo u nas w Polsce jest taka mentalność,
człowiek idzie smutny, to każdemu jest jakby na rękę, prawda? A jak się uśmiechasz, no to też źle, bo jesteś za szczęśliwy. No to taka nasza polska mentalność, tacy my Polacy na razie jesteśmy. Jeszcze wiele lat przed nami, zanim dojrzejemy do tego, tak jak Włosi, Niemcy, Anglicy czy Austriacy i tak dalej, dalej, cały tam zachód. Już myśli na inną mentalność. My jeszcze musimy. Dziękuję Wam. Ciao, Robert. Lifestyle 40+.